Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny grudniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Już prawie zimowy czas, niemal przedświąteczny czas i tak sobie pomyślałam, że razem z księgarnią internetową Wobbling przygotujemy dla was coś klimatycznego, coś sympatycznego i oczywiście książkowego. Zapraszamy na świąteczny BookTag, który znany jest również pod nazwą Festive Christmas BookTag, który oryginalnie podłapałam od Jessiego the Reader, a potem w polskiej wersji od Raven z kanału My Books, My Life. No to co? Zaczynamy! Świąteczny BookTag! Pytanie pierwsze, fikcyjna rodzina, z którą chciałbyś spędzić święta. Jest taka jedna fikcyjna rodzina, która zawsze mnie wzrusza, która już po pierwszym spotkaniu poruszyła moje serducho i są to Cratchitowie z opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Oni nie mają zbyt wiele, ich synek jest ciężko chory, a mimo to cieszą się z każdej wspólnie spędzonej chwili i wiedzą, czym jest prawdziwa magia świąt Bożego Narodzenia. Pytanie drugie, książkowy gadżet, który chciałabyś otrzymać w prezencie. W tym roku uznaję, że jeden z najpiękniejszych gadżetów, jaki widziałam, idealnie pasujący do moich literackich gustów i do mojego stylu życia, jest ten cudowny kubek od Dead Can Talk, który jest idealny dla wszystkich miłośników prozy H.P. Lovecrafta. Pytanie trzecie, postać, która według ciebie byłaby idealnym świątecznym elfem? To jest oficjalnie jedno z najdziwniejszych pytań, jakie widziałam w tagach, ale zastanówmy się. Świąteczny elf musi być pomocny, w jakiś sposób magiczny i oczywiście przekorny. I żeby wam tutaj nie zasłodzić i również żeby odpowiedzieć nieco przekornie jak ten przekorny świąteczny elf, takim świątecznym elfem idealnym według mnie byłby Hannibal Lecter z serii Thomasa Harrisa z Milczeniem owiec na przodzie. No i Hannibal Lecter może by wam tak nie pasował za bardzo i on może takim elfem nie do końca jest, no może z tego uśmiechu, no nie wiem, musicie zdecydować sami, ale jedno jest pewne, potrafi gotować, więc świąteczna uczta byłaby udana. Pytanie czwarte, przyporządkuj świąteczną piosenkę do książki. Moją ukochaną świąteczną piosenką jest Christmas, Baby Please Come Home we wszystkich możliwych aranżacjach, od wszystkich możliwych wykonawców. Po prostu kocham tę piosenkę. A że jest to piosenka o tęsknocie za ukochanym czy za ukochaną, o utraconej magii świąt, to mam taki oto obrazek przed oczami. Kathy spędza swoje pierwsze święta bez Heathcliffa i wszystkie kolejne, jakie nadejdą, czyli Christmas Baby Please Come Home i Wichrowe Wzgórza Emily Bronte to moim zdaniem idealne połączenie. Bah, humbug, czyli książka albo postać, którą byłaś rozczarowana i powinna znaleźć się na liście niegrzecznych. I tutaj wybiorę postać literacką i bezsprzecznie w tym roku rózgę dostaje ode mnie Hugo Barrington z Kronik Cliftonów Jeffreya Archera. To wszystko była jego wina. Jest złoczyńcą, jest kłamcą, jest okrutnikiem. Nienawidzę Hugo Barringtona. Książka lub postać, która zasługuje na więcej miłości i powinna znaleźć się na liście grzecznych. Na więcej miłości i uznania zdecydowanie zasługuje moim zdaniem najlepsza książka tego roku, czyli Euforia Lily King. To niesamowita historia umierającego świata i końca epoki badaczy i wielkich odkrywców, ale również wspaniała historia o kobiecości i o miłości. Czerwień, złoto-zieleń, czyli okładka, która ma wspaniały świąteczny klimat. I w tym roku jest to świąteczna kafejka Amandy Prowse, która ma cudowny świąteczny klimat, nie tylko okładkowy i już niebawem wam o niej opowiem. I na koniec książka lub seria, którą kochasz tak bardzo, że chciałabyś, żeby każdy z nas ją pod choinką, żeby tak samo ją docenił i pokochał jak ty. To będzie powieść, która ma lat wiele i jeszcze więcej, dlatego że oryginalnie została wydana w 1938 roku, ale w tym roku została ponownie wydana w Polsce i jest to Rebecca Daphne du Maurier. Ta powieść jest niesamowita, to jest thriller, to jest powieść obyczajowa, ale ma klimat takiej tradycyjnej powieści gotyckiej, pomimo tego, że wcale gotycka nie jest i wcale tam nie ma duchów ani żadnych strachów. Ma niezwykłą tajemnicę w tle, jest pięknie napisana i posiada jedno z najbardziej charakterystycznych zdań otwierających w literaturze, czyli śniło mi się tej nocy, że znowu byłam w Manderley. To jest uniwersalny klasyk, który zachwyca niezmiennie coś wspaniałego. Uwaga, uwaga, dlatego że księgarnia internetowa Wobbling ma dla was jeden e-bookowy egzemplarz cudnej Rebeki Daphne du Maurier do wygrania.
A pytanie brzmi, która książka jest dla Was książką roku 2016 i dlaczego? Konkurs trwa do końca tego roku, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod tym filmikiem, a ja w styczniu wylosuję jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że świąteczny booktag Wam się spodobał. Koniecznie zajrzyjcie też na bloga. Pamiętajcie oczywiście, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Nie zapomnijcie subskrybować kanał i dać łapek w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. No, a my widzimy się już niebawem, już na dniach i będę Wam opowiadać o świątecznej kafejce. Do zobaczenia, pa pa!